Nie, o właśnie chciałem powiedzieć. Mam już na oku bardzo elegancki budynek, tylko czekamy na powiadomienie. Ale ogólnie się chcę powiedzieć, a będę teraz lajta robił w piątek na święta, bo święta są niedługo. Bo bardzo duże koszty są tutaj. No Natalka będzie ze swoją córką. Przejdzie samolotem. No święta. Trzeba. Niedługo święta. Żeby spędzać te święta normalne. Zrobić ogółem jedną rodzinę wspaniałą, którą żeby można sobie porozmawiać, usiąść, z rana, o przepraszam, o i chcę właśnie, to już nagrywałem. Żeby po prostu proszę na mój temat i Natalki nic się nie wypowiadać. Ponieważ my budujemy, chcemy zbudować rodzinę. A ja ogółem, ja non stop dla Krzyśka mówiłem, ja nie muszę tam całe życie mieszkać. W jaki sposób ci pomogłem? Tyle mi pomogłeś. Ale ostatnio po prostu sobie przesadziłeś. Nie będziesz mnie po prostu wyzywał, tak jak wyzywasz. I po prostu ja nie chcę na mój temat, żebyś ty nagrywał jakiś filmów. I na Natalkę, na całą rodzinę. Jestem wolnym człowiekiem. I mogę sobie nagrywać. Tam, gdzie będę chciał. Ja, sami widzicie, jak ja nagrywam, to jest u mnie kulturalnie. Nie tak, jak Krzysztof się wypowiada. To widzicie. Chromrocze. Chromrocze. Tak gada dziwnie. No i na ten temat to właśnie chciałem powiedzieć. Dzwoni. A ja teraz nagrywam film. Nie mam czasu. No i co jeszcze powiem? No dzisiaj, wczoraj no, właśnie ładniejsza była pogoda. A może być jutro lepsze, bo chciałbym coś na podwórku ponagrywać i porzucać dla was. Są fajne, ciekawe tutaj miejsce. Gdzie można nagrać i pokazać ludziom na świecie, jak to jest ogółem. I co jeszcze mogę powiedzieć? Arek dzisiaj obiecał, że zupę będzie gotowa. Dwa dni? Jak kupili. Kupili w Polsce. Ptasi brzuch. To ty. Uspokój się, ptasi brzuchu. No i życzę ogółem co tam. No, z Natalką porozmawiałem. Właśnie też podziękowała, że napisałem do Sławka, żeby te filmy, które żeby nie kopiował, nie wrzucał na swój kanał. Wy macie filmy. Dobrze zarabiacie. A jeszcze ogółem zabierasz moje filmy i wrzucasz na kanał. To nie powinno być tak. To ja jestem aktorem, ja to zrobiłem. Niech
ludzie widzą, że ja to zrobiłem, a nie na jakimś innym kanale to jest, jak ja nagram, coś nagrywam. No i chcę pozdrowić Natalkę i mamę i córeczkę, a mama Zosia, pani Zosia. No i na ten temat to właśnie chciałem powiedzieć.